Dobry wieczór Państwu. Waltumów właśnie trwa podmiana. Ten węży, który widać tam w tle, to leci osmoza. Ale zanim przejdziemy do głupiku, którym chcę się pochwalić, chcę Wam pokazać moje altumy, jak urosły już. To jest jedna prawdopodobnie samic. Chyba jest druga samic, która podejrzewam. Już trochę to mam wątpliwości, ale to raczej jest chyba samica na 100%. A to piękny samiec. Pięknie się wargają. Czy nie są prawda, to jak wargają, nie wiem czy tak. Nigdy tak nie miałem. Tu piękny kolejny samiec. Tamta zańga jest prawdopodobnie samica. I chyba tam jest samica, także chyba są trzy. Ja powiem, że może są trzy samice, cztery samce, chociaż tak, że są cztery samice i trzy samce, ale mogę się mylić. Po tych rybach jest trudno rozpoznać, także nie wiem na pewno co tutaj jest. Właśnie chyba podmiana, bo nie podmieniałem chyba ze 3 tygodnie. Czas by było podmienić. Ale jak wyglądają, wszyscy widzą. Niektórzy Państwo mieli okazję się przekonać, będąc u mnie podrybki, jak wtedy wyglądają, jak moje akwaria wyglądają. Nie w obiektywie, tylko w naturalnym, przy naturalnym spojrzeniu, że tak się pogubiłem, dobra, nieważne. Będąc u mnie mogli się przekonać, jak wyglądają moje akwaria. Tak poza obiektywem, pomoże tak. No jak mówię, tak wiele chyba są samice, tak po tej ubarwieniu, wiesz, samce są troszeczkę ładnie ubarwione, jak powiedzmy niektórych gatunków zwierząt, ptaków przede wszystkim. Także są chyba jednak trzy samce. Piękne. Tutaj są te głupiczki, które kiedyś wpuściłem, zostały 5 z 8, a tamte prawdopodobnie odpadły, bo altumy ich nie zabiło, altumy się w ogóle nimi nie interesują. Wcześniej były tamte jednomieczowe, też żadnej krzywdy nie robiły. Także jest ta jeszcze samica. Ale tutaj jest ta samica chyba w tej Jelenida bodajże, nie pamiętam, wiem, że to tych, co to kupiłem, pamiętacie Państwo, zimą, to jest ona, bo widzę to właśnie po tej kolorze łuski, taki bardziej brązowa ona jest. To jest prawdopodobnie właśnie ona, tym się wyróżnia. Bo te są wszystkie do siebie podobne, a ona tak się odróżnia właśnie, taki bardziej brązowa jest ta rybka. No i dobra, przejdziemy do sedna dzisiejszego filmiku. Na następnym filmiku dzisiejszego są tutaj te głupiki. To tutaj są chyba te trzy mioty. I tutaj już widać już właśnie samczyki, które będą. Są to głupiki po rybkach pana Miłosza. Dwumieczowe. Ile tu jest, to dopowiedzieć jest ich mnóstwo. Ich rodzice zostali zabrani do akwarium na regał. Tutaj zrobiłem przecinkę, że tak powiem, karczowanie tego, bo tutaj już nic nie było można zobaczyć. Piękne młode samczyki. Chyba może je nawet rozdzielam w sobotę. Może nie według płci, ale przynajmniej te większe dam osobno, mniejsze osobno. Bo jeszcze jedno akwarium na regale zostało. Taki właśnie mam plan na sobotę, bo potrzebuję chyba też trochę to akwarium, bo rozmyślam. Na razie się z tym biję z myślą, bo ta zima mnie trochę przeraża. Ale chciałbym wytrzeć jeszcze moje koi, to najładniejszą parę, które zepsuły mi ikrę na wiosnę, a później już nie było dla nich czasu ani miejsca na ich kotków młodych. Także jeszcze właśnie mam jakiś zamiar do tego, te głupiki przyniosę do akwarium na regał, a tutaj wytrę tą parę. Jest jeden samiec jednomieczowy, ale to pan Miłosz mówił mi o tym, że takie się trafiają wśród tych rybek. Dla mnie to żadna przeszkoda, bo mam taką rodzinę, że tak powiem, utworzoną z samców pana Miłosza i samic pana Tomasza. Także przejdziemy teraz do kolejnych rybek. A tutaj jeszcze pokażę, oto są rodzice tych moich dwumieczowych. Panie sobie pływają. Są te jednomieczowe. Krzyżówka stąd będzie,
Będą już na pewno po tych samcach. A tutaj są te full red albino. A tutaj mamy kolejne młode. Te są znowu po tych dwumieczowych pana Tomasza. Tych młodych też jest tych bezlików. Prawdopodobnie nie mniej niż tamtych. Z boku możemy tylko podejrzeć, bo ta dłuższa część akwarium jest akurat zasłonięta regałem. Tam tutaj widać jedną samicę, tutaj samczyk podpływa. Piękny samiec. To widełki mówią bajka normalnie. Pręży się tutaj. Pokazuje, a on uciekł. Samiec tam w głębi. Także mówię, tutaj tych rybeczek też maluszków jest do oporu. To jest kolejny samczyk. Także rybki pięknie się rozwijają, pięknie dosną. Teraz tylko czekam, żeby zaczęły się wybarwiać. Tutaj zauważyłem, że ta roślinka nawet bąblowała, wypuszczała bąbelki powietrza, także widzę przyrost, nawet o tamto przy filtrze, tamta gąska dalej była nieco krótsza, widzę przyrost ładny w krótkim czasie, także jednak to światło nie jest złe. Roślinki sobie poradzą. Widzę, że katek się tak ładnie rozwinął, był taki splątany, a teraz się ładnie puścił na dół, także nawet się mchu zaczepił. I wyhodowałem tego rogatka, ze zwykłego rogatka, którego przyniosłem z jeziora. Ocalał tylko w tym jednym akwarium, właśnie w tym tutaj, z tymi głupikami od pana Tomasza. I stąd go tak rozrywam, że tak powiem, na kawałki przenoszę po tych akwariach, żeby na rybek młodych głupików, które będą już tutaj mógł się chować. Chociaż nie zauważę, żeby te ryby wyjadały, że tak powiem, swoje te maluchy, bo tych maluchów jest wszędzie, tak jak widać w tych dwóch akwariach, gdzie były z rosłymi rybkami są. Tych rybek jest sporo. Trochę tam mnie niby goniły kiedyś, widziałem, ale nie wyjadały raczej. I to było na tyle, żeby nie przeciągać, nie zanudzać. Życzę Państwu wszystkim miłego wieczoru, spokojnej nocy i serdecznie pozdrawiam.